Siema, powiem wam w tej lekcji co nieco o konstruktorach. To jest ten kod z tej wcześniejszej lekcji. Czyli tak, pewnie zauważyliście, że podczas tworzenia nowego obiektu mamy tutaj jakiś nawiasik. A i wiadomo, w nawiasiki wpisuje się różne rzeczy. Na przykład jak mieliśmy skaner w nawiasie i przy skanerze wpisywaliśmy system.in. No i co to jest ten nawiasik? W nawiasik wpisujemy to, jakie parametry przyjmuje konstruktor. Co to jest konstruktor? Konstruktor to jest kawałek kodu, który jest wykonywany podczas tworzenia obiektu. Ale gdzie tutaj mamy taki konstruktor? No właśnie go nie mamy. Czyli jest używany taki konstruktor, po prostu, który nic nie robi. My możemy sobie zrobić konstruktor. Konstruktor nazywa się tak jak klasa. W naszym wypadku będzie brał dwa parametry, czyli tą metodę sobie potem wykasujemy, będzie już zbędna. No i dobra, będzie właściwie robić to samo. Tak, to usuwamy, tutaj wpisujemy te 5, 10. Czyli już na starcie będzie te 5 i 10. No i dobra, patrzymy, co się dzieje. Dokładnie to, co przedtem, czyli 5 i 10, ale tym razem użyliśmy konstruktora. Jak pewnie widzicie, konstruktor niczego nie zwraca, bo nie może, po prostu nie może niczego zwracać, bo to dziwne by było, że coś zwraca i wtedy to będzie równe coś tam, co konstruktor zwrócił. Dobra, to tyle w tej lekcji. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału.